Zatrzymaliśmy się gdzieś w Walii. Nazwę pokażę później. Jest fajna pogoda. Słonko świeci. A tutaj owieczki są na polu. A w nocy trochę przymrozek był, bo trawa jeszcze biała. Idziemy sobie zobaczyć jakąś fajną miejscówkę. To miejsce, do którego się wybieramy, była kiedyś cegielnia. Ładne walijskie krajobrazy. Subskrybuj nasz kanał. Wczoraj mieliśmy małą przygodę, bo ze znajomymi umówiliśmy się, że jedziemy wspólnie na kemping. No i nasza koleżanka zabukowała kemping na 4 noce. Tylko zapomniała nam wysłać adresu tego kempingu. I Rafał myślał, że to jest taki, że to jest kemping, który podawał jej, a ona zabukowała jakieś inne. No i nie mieliśmy adresu. Wykupiliśmy sobie pobyt na 1 noc. Za naszą czwórkę zapłaciliśmy 25 funtów. Za kemping zapłaciliśmy 24 funty bez prądu. Ten kemping ma bardzo dobre opinie, 5 punktów na 5. Jedzenie jest tam, można sobie zamówić śniadanie, jakiś lunch, przekąski. Niestety nie skorzystaliśmy z tego, bo bardzo wcześnie rano wyjechaliśmy. Jeszcze wszyscy spali na kempingu. No i dzięki temu jesteśmy teraz tutaj. I za krzaczków wydobywa się taki piękny widok. Ale ładnie jest. Zobaczcie, jak ślicznie te kwiatki ładne. Idę. A tam Teo znalazł owieczkę chyba z dachą. Idę zobaczyć. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Idziemy zobaczyć. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki. Aż pszczółki na nich latają. Idę! Ojej, jakie błoto. Idę tędy.
Zobaczcie, jakie błoto tutaj jest. Nie damy radę tędy przejść. Dobrze jest tu naokoło. Taka ścieżka. Zobaczymy, jak tam dalej będzie, czy będzie można w ogóle zejść. A to jakaś brama? Jak przeszliście przez tą bramę? Da się tam przejść? Dobra, to ja przeschodzę przez bramę. Ojej, jakie błoto. Się boję, że się przewrócę tutaj. A buty mam śliskie. Błotko jak nie wiem co. Może się uda przejść bez poślizgu. Spróbujemy. Oj, nie wiem, którą stronę teraz wybrać. Chyba wezmę biwara tam. Oj. Dobra, nie jest źle. Póki co nie jest źle. O kurczę, jakie to zejście. Ekstremalne warunki. Chłopaki już są na dole. A ja idę za nimi. Ale płotko. Dobrze, kamienie to są, bo człowiek by nie przeszedł. Oj! Ale ładnie. Idę dalej. Tam już są chłopcy. A tutaj taki wielki komin. Jeden, tam drugi. Trzeba patrzeć pod nogi, żeby człowiek nie spadł. Pewnie jakieś piece były.
wypalali cegłę. Subskrybuj nasz kanał. Wy, bo biega sobie. Nie ma nikogo, to go puściliśmy. A tak to wygląda z tej strony. Słucham. Uważaj, żebyś nie spadł, kochanie. To jest niebezpiecznie. Nie podchodź dziecko za blisko. Rośliny. Rośliny są takie glony morskie. Bo tutaj była woda. Tak, to jest woda. Jak jest przypływ, to jest woda. Tutaj była woda. Była tutaj woda. Tak. I tutaj były jakieś morskie domy. No to kiedyś, kiedyś tutaj... Tyło, domia! Robili cegły, wiesz, to była cegielnia. Thank you.
Aj. Kubusia, nie podchodź za blisko, dziecko. Głęboko. Bardzo głęboko. Ale ładnie. Co do cholery? Gimbal zablokowany. Jest taka dziura w skale. Taki łuk się zrobił. Kuba, nie. Co? Chodź. Dziecko, bo tam nie wolno, spadniesz. Chodź, zobaczymy do tych domków. Byliście? Tak? Mama idzie sobie zobaczyć. A ja sobie tutaj wejdę i zobaczę, jak to wygląda od środka. O, ale fajnie. Taki półokrągły sufit jest z dziurami. I tutaj pewnie wypalali cegły. Uwaga, żebyście w dziurę nie wpadli. To są takie dziury w ziemi. Uważaj, nie wpadnie tam. Nie podchodź tam. Subskrybuj nasz kanał. Proszę. No, będziemy powoli już wracać. I, a tutaj jeszcze jest fajna. I jedziemy na kemping do znajomych. 2 godziny drogi przed nami.